doradźmy naszym widzom, zarówno tym, którzy planują montaż pompy ciepła, jak i tym, którzy posiadają już pompę ciepła z instalacją z grzejnikami, jak na co dzień ekonomicznie użytkować taką pompę. Jeżeli już użytkujemy pompę ciepła, możemy sprawdzić, jaką ustawioną krzywą grzewczą mamy na sterowniku pompy ciepła. Powinniśmy dążyć, aby była ona dopasowana do naszego systemu grzewczego, czyli jak najniższa, tak aby utrzymać komfort cieplny w budynku. A co spowodujemy w działaniu pompy ciepła, obniżając krzywą grzewczą na sterowniku? Najprościej mówiąc, obniżymy maksymalną temperaturę wody wychodzącą z pompy ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz. A jak to praktycznie wykonać? Na sterowniku pompy ciepła możemy ustawić krzywą grzewczą i obniżyć ją o jeden poziom. Odczekać około 3 dni i sprawdzić, czy przy tej ustawionej krzywej grzewczej komfort cieplny w budynku jest dla nas wystarczający. Jeżeli tak, to możemy spróbować obniżyć jeszcze o jeden poziom. A co w sytuacji, gdy okaże się, że jednak budynek się wychłodził i temperatura w pomieszczeniach spadła? Należy wrócić do poprzednich ustawień, do poprzedniej krzywej grzewczej, dzięki której mamy zachowany komfort cieplny budynku. Zwróćmy uwagę, że powinniśmy mieć zainstalowane głowice termostatyczne na instalacji grzejnikowej. To już jest standard przy ogrzewaniu czy to węglem, gazem, czy też pompą ciepła. Powinniśmy dążyć do tego, aby pompa ciepła pracowała w trybie ciągłym, ale z niską częstotliwością pracy, aby pompa ciepła nie włączała się i nie wyłączała. Aby to uczynić, należy odpowiednio dobrać pompę ciepła do naszego budynku, odpowiednio ustawić także krzywą grzewczą, no i zainstalować bufor ciepła na instalacji grzejnikowej. Myślę, że wniosek jest jeden. Pompa ciepła do instalacji z grzejnikami jak najbardziej tak, ale z głową.